Witajcie w kolejnym nagraniu dotyczącym oklejniarki Festool Conturo. Dzisiaj jednak może nie do końca ona będzie grała pierwsze skrzypce, ponieważ zajmiemy się zawartością tego pakowania. Będzie to zestaw, który zamieni mój stolik MFT3 w stół do prowadzenia materiału właśnie do oklejniarki Conturo. Cóż zawiera ten zestaw? Zawiera płytę, która jest tak naprawdę blatem. Dokładnie wymiar blatu MFT3. Rząd odwiertów z takimi tworzywowymi, to jest już pogwintowane, takimi wpustkami, w które będziemy wkręcać wkręty i do tego będziemy przyczepiać takie tworzywowe elementy ślizgowe. Jest oczywiście wyfrezowane tutaj całe takie miejsce, gdzie wejdzie jeszcze jeden element. Metalowy adapter. On będzie zamocowany właśnie, zamocowany będzie tutaj w samym blacie, a do tego będziemy wkładać Conturo. Jest jeszcze trochę wkrętów, tutaj jest jeszcze jedna taka mała rolka, jest jeszcze jedna rolka prowadząca dociskowa i taki też element, jeszcze Wam powiem, co to dokładnie jest. Jest jeszcze jedna blacha i sporo wkrętów montażowych właśnie do samych tych tworzywowych ślizgaczy. No i oczywiście instrukcja, jak zawsze. To co? Na razie to wszystko schowam i zabierzemy się za wymianę blatu. Blat w MFT3 jest mocowany dosyć prosto. On jest w narożnikach przykręcony do samego stołu. Już tutaj sobie tylko przyszykuję miejsce. Te śruby już mam chyba tam poluźnione. Zaraz się okaże, czy mówię ok. A tutaj jest, czyli imbus w rękę, klucz imbusowy i od spodu odkręcamy właśnie w sumie prosta sprawa i wygodna, no bo ten blat, pracując na nim, no za jakiś czas na pewno będzie wyglądał coraz gorzej i po pewnym czasie, a jeśli jeszcze wykonujemy tutaj te cięcia, no to wiadomo, że on nie będzie wyglądał za dobrze, będzie dużo tych nacięć i warto go co jakiś czas wymienić. OK, śruby wykręcone. Możemy blat stary ściągnąć. I teraz ja zakładam w Waszą stronę, powiedzmy, w stronę kamery. Te ślizgi będą zakładane z tej strony. Pasuje.
pasuje. No może za dwie śruby wkręcę, żeby to tutaj się na pewno nie ruszało. Dobrze. Blat umocowany. Możemy zabierać się za szablon. Tak, tak. Okej. Jeśli chodzi o samo przykręcanie tych płytek ślizgowych, to no można się tak naprawdę zastanowić, co będzie się więcej wykonywać. Czy prac z formatkami prostymi, wtedy te ślizgi oczywiście będziemy przykręcać równolegle, ale jeśli będziemy na przykład oklejać jakieś formatki krzywoliniowe, to wtedy te ślizgi albo nie będą potrzebne, albo wręcz będą nam przeszkadzać, więc to trzeba na pewno przewidzieć w tym, co się będzie robiło. Tak wygląda moje nowe stanowisko pracy. Jeszcze tutaj w instrukcji znalazłem taki dokument, szablon rozrysowany, dokładnie ten wymiar właśnie tutaj, gdzie będziemy zaraz wkładać oklejniarkę. Jeśli chcemy, możemy również taki blat wykonać samodzielnie według tego szablonu. Przykręcone są te tworzywowe prowadniki. Przykręcony jest dystans. On się podnosi i obraca dla okleiny 0,5, 1, 2 i 3 mm. Na razie ustawimy sobie na przykład jedynkę. Tutaj jest też taki palec, tędy będzie wchodziła sama okleina i jeszcze rolka dociskowa na wyjściu. Całe montowanie. Tutaj są dwa dociski z jednej i drugiej strony. Teraz jest zamocowane wszystko. Odkręcamy to. Podnosimy. I teraz tutaj z tej strony jest skala od 0 do 47 stopni, więc taki zakres pracy mamy pod kątem. Zablokuję to na razie w tym ustawieniu. No i bierzemy samą konturę. Oklejniarka oczywiście musi mieć zdjętą tą stopę prowadzącą, czyli zostawiamy ją w tej postaci, którą teraz widzicie. I teraz tutaj jest jedna taka wypustka, tutaj druga i te dwa elementy wchodzą w to prowadzenie tworzywowe. Wkładamy. O, widzicie, nie trafiłem. Wkładamy, dociskamy i teraz te dwa zielone elementy z jednej strony i drugiej blokują oklejniarkę w samym tym adapterze. No i teraz luzujemy tutaj te nakrętki, kładziemy i mamy maszynę przygotowaną do pracy. Proste i łatwe, prawda? I w tym momencie w końcu będę mógł oklejać elementy bardzo wąskie. Zobaczycie, zupełnie inna kultura pracy. Jeśli mamy elementy jakieś długie, wąskie, możemy sobie tutaj ładnie to przesuwać. Dlatego też
więcej tych ślizgów jest blisko oklejniarki. Kontura, jak słyszycie, już szumi, więc się nagrzało. 180 stopni. Bieg pierwszy jest ok. Ja mam obrzeże z tworzywa sztucznego, plastik. To jest 0,8 mm, więc ten zderzak ustawiam właśnie na jedynkę. Płytę mam 16. Możemy ruszać. Wprowadzamy w takim razie obrzeże. Ustawiam oczywiście grubość i podajemy obrzeże. Możemy ruszać. Jest? Wydaje się, że dobrze, prawda? I tutaj zobaczcie też właśnie, po co są w ogóle te dystanse, po co one podnoszą materiał od stołu. Jak widzicie, teraz przesuwam tu płytą po stole. Same obrzeże jest wystawione również poza powierzchnię tą drugą. I możemy przesuwać. Gdyby nie było tych dystansy, tych ślizgaczy, wtedy obrzeżem szorowalibyśmy po samym stole. Druga krawędź jest zacięta na 15 stopni. Oczywiście można, mówię, do 47 to pochylić, ale wtedy musimy mieć odpowiednio, żeby nie poleciało, odpowiednio szersze obrzeże. Pod kątem oczywiście to będzie dłuższe. Dobrze, zmieniam sobie w takim razie na 15 stopni. Kolejne kroki przy oklejeniu obrzeża pod kątem są już analogiczne. Wprowadzamy obrzeże do konturo. Ładuję. Zderzak ustawiony prawidłowo. Możemy ruszać. Ładnie, szybko i gotowe. Tego zdecydowanie mi brakowało, czyli takiej pseudo-stacjonarnej, właśnie stacjonarnej i mobilnej oklejniarki. Teraz jest to w komplecie. Wyłączę tylko, żeby zaczęło się chłodzić, nie będzie szumieć. No i cóż, kolejny odcinek o klejniarce Konturo dobiega końca. W samej pracy widzieliście tą klejniarkę już nieraz i na pewno jeszcze raz nieraz ją zobaczycie. Ten zestaw tutaj szykuję również nieprzypadkowo. Za chwilę będę miał właśnie formatki, które będą bardzo wąskie, 100 czy 130 mm i wtedy właśnie idealnie mi się tutaj ten system pracy przyda. Jeszcze jedna uwaga na sam koniec. Pamiętacie, że oklejniarka Konturo jest to oklejniarka krzywoliniowa. Ja tutaj wymontuję tylko może jeszcze ten wałek. Jeśli pracujemy z kształtami wypukłymi, wtedy możemy tutaj obracać i dociskamy tylko tą rolką środkową, ale jeśli pracujemy z elementami krzywoliniowymi, ale wklęsłymi, czyli ten obiekt byłby na przykład taki, to wtedy ta rolka by nam przeszkadzała, a tak możemy ten obiekt wypuszczać tutaj pod spodem i dociskać właśnie te wklęsłe części. Także jeśli będę miał jakieś takie prace, na pewno Wam to również pokażę na widzi. A na dzisiaj to już wszystko, nie będę przedłużał. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!